jesteśmy. Okej, mam przed sobą. Dzień dobry, Kasiu. Kasia Citko, drugie miejsce, dystans półmaraton, kobiety Open. Kasia, króciutko. Konkurencja, trasa. Zacznijmy od konkurencji. Jak konkurencja silna. Powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że tak będę miała silną konkurencję dzisiaj. Trasa super, fajnie przygotowana. No, trzeba by było popracować troszeczkę nad startem sektorowym, ponieważ pierwszy kilometr to była taka ścieżka zdrowia dla wszystkich, prowadzenie roweru, ale generalnie no super. Dziękuję bardzo. Okej, dzięki za te plusy. Tak, popracujemy nad startem sektorowym jak najbardziej, tak. W półmaratonie jest coraz więcej osób i wypadałoby. To cieszy, frekwencja rośnie, dla bezpieczeństwa sektorowy się przyda. Okej, tym bardziej po tych technicznych elementach tutaj zaraz po starcie. Specyfika tej trasy akurat wymusiła po prostu to. Trzeba było się znaleźć od startu. Dobrze, Kasia, powiedz mi tak, o trasie, króciutko. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o specyfikację trasy dzisiaj? Na początku mocno, dużo singli, podjazdów, co troszeczkę nas przerzedziło. Też było bardzo ciasno, później długie, szerokie szutry, gdzie można było się troszeczkę rozpędzić i wpaść w swój rytm. No i końcówka to samo, dużo singli, podjazdów, gdzie trzeba by było technicznie troszeczkę popracować. Osoby, które miały problem techniczny, no miały problem też na trasie. Okej, jednak trasa nie wyglądała na taką prostą, niby 250 metrów przewyższenia na jednej rundzie, jechałaś dwie rundy, 32 km, pół kilometra w pionie, gdzieś to musiało być, tak? Były elementy techniczne, single, sporo góra-dół było, ale były też długie techniczne, długie podjazdy w palącym słońcu. Mamy prawie 30 stopni, Węgorzewo, piękny krajobraz, fajna miejscowość, można było się zmęczyć. Kasia, czy widzimy się na następnych etapach? Jak to wygląda u Ciebie, jeśli chodzi o Mazur MTB? Mazurem MTB oczywiście będę dalej startowała, ze względu na specyfikę tras, są wymagające dla każdego uczestnika, są bardzo techniczne, czego powiedziałabym, nie można użyć sobie na innych cyklach tak trudnych technicznie tras. No i generalnie obstawa, fajna atmosfera, taka bardzo rodzinna, wszyscy się świetnie bawią. Super. Dużo plusów, okej, za to dziękujemy. Kasiu, czy walczysz o klasyfikację generalną, czy bardziej każdy etap traktujesz jako dobry trening? Jak to wygląda u Ciebie? Każdy etap traktuję jako dobry trening, ale też będę walczyła o klasyfikację generalną. Super, cieszę się. Widzimy się na piątym etapie? Pewnie. Kolejnych? Dziękuję Ci pięknie, do zobaczenia. Dziękuję. Kasia Citko, Bliska Team. Pozdrawiam. Dzięki.